Przed nami wyjątkowa lekcja pilatesowa z żelaznymi dziewczynami, z Basią, z Aldoną i z Karoliną. Będziemy ćwiczyć pilates dla każdego, pilates dla początkujących, dla osób bardziej zaawansowanych, dla tych wszystkich z Was, które chcą zrobić coś dla siebie, dla swojego ciała, pooddychać, poćwiczyć mięśniami i po prostu bardzo dobrze się czuć i świetnie bawić. Bawimy się ruchem. Pilates? Zapraszam! Stańmy na środku maty ze złączonymi stopami i zaczniemy uginać kolana, unosząc pięty. Chwila rozgrzewki. Zaczynamy pracować również ramionami. I chcę, żeby tak jak u nas wszystkich tutaj, na Waszych twarzach też pojawiły się szerokie uśmiechy. Odrywamy pięty, stajemy na palcach, przenosimy ciężar ciała z palców na pięte. Uginamy kolana. Jeszcze chwila. To jest nasz czas. To jest nasz czas ćwiczeń, radości, skupienia, no i dbania o siebie, naszego zdrowia. Jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zatrzymaj się i stań w V pilatesowym, łącząc pięty tak, żeby między stopami był kąt prosty. Ustabilizuj postawę, tak żeby miednica była stabilna, delikatnie podciągnij kość słonową na siebie, a kość krzyżową opuść w dół, ramiona wzdłuż tułowia opuszczone, barki rozluźnione. I żeby jeszcze bardziej to rozluźnić, zaczniemy krążenia barkami w tył. Wydech, obszerne, świadome. Czubek głowy ciągnie nas do sufitu. I do przodu, zmieniamy kierunek. Oddychamy, uśmiechamy się. Oddychamy, uśmiechamy się. Stabilizujemy postawę. Dobrze, wystarczy. Podnieś jedno ramię do góry z wdechem. Wyciągnij bok tułowia. Z wydechem opuść. Drugie ramię. Wdech i wydech. I na zmianę. Wdech i wydech. Aktywujemy naszą obręcz barkową. Rozluźniamy barki i szykujemy się do dalszych ćwiczeń. Na obręczy barkowej będziemy jeszcze dzisiaj dużo pracować. Wdech i wydech. Unieś ramię do góry i uwaga, na zmianę robimy nożyce. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. I jeszcze 4 powtórzenia. 4, 3, 2, 1. Wyciągnij ramiona do góry i zacznij jeszcze mocniej wyciągać oba boki tułowia. To jest niewielki ruch, tak żeby zwiększać przestrzenie między kręgami, tak żeby zwiększać, żeby dotlenienie kręgosłupa było jak największe, żebyśmy po prostu rosły. Szukamy przestrzeni. Moim dziewczynom z tyłu widzę, że idzie rewelacyjnie i o to chodzi. Widzę też, że się bardzo fajnie uśmiechają, czyli im się podoba. Wyciągnij oba ramiona do góry, z wydechem opuść. I uwaga, wdech, góra, wydech, opuść. Wdech nosem, wydech ustami i jeszcze. Wydech, zmieniamy kierunek. Wdech bokiem, wydech przodem. Wdech i wydech. Pamiętajcie, miednica stabilna, nie napinamy odcinka lędźwiowego. Wdech, wydech, ostatni raz, wdech i wydech. Z wdechem unieś ramiona do poziomu barków, dłonie skieruj do przodu, tak żeby zobaczyć swoje wnętrza. Teraz będziemy delikatnie zginać kolana, opuszczając biodra, ale uwaga, nie pochylamy się do przodu ani do tyłu. Zaczynamy otwierając barki. Wdech i wydech. Wdech, pięknie, wydech, wdech.
czujemy się jak baletnice. Super, o to chodzi. To nie jest duży ruch. Chodzi tutaj o to, żeby nie pochylać się do przodu ani do tyłu, tylko schodzić biodrami w dół, a kolana kierować na zewnątrz. I jeszcze 4 powtórzenia. Wszystkie jesteśmy dzisiaj baletnicami. Wyprostuj się, opuść ramiona i teraz połącz stopy i zrobimy zejścia na dół, przysiady, ale tym razem wysuwając biodra do tyłu, a kierując tułów do przodu. I wydech. I powtórzymy kilka razy. Kolana razem. Wdech. Aktywujemy nasze uda, aktywujemy nasze pośladki. Rozgrzewamy się, przygotowujemy. Cały czas pępek jest delikatnie doklejony do kręgosłupa po to, żeby aktywować nasze mięśnie brzucha. Dziewczyny, idzie Wam świetnie. Zróbmy jeszcze 6 powtórzeń. Wydech. 5. Za każdym razem postaraj się zejść troszeczkę niżej. Jeszcze 3. 2. Ostatni. Zostań na dole i zacznij delikatnie pulsować. Jeszcze chwila. Wiem, że uda pieką. Wszystkie nas pieką uda. Wiem, że czujemy pośladki, ale o to chodzi. Teraz jeszcze skup się na tym, żeby wydłużać boki ciała. Prostować plecy. Ostatnie 8 pulsów. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wyciągnij się do góry. Rozluźniamy nogi. Zobaczę tylko na uśmiechy moich dziewczyn. Widzę, że są. Rewelacje. No to teraz tym marszem przejdziemy do szerokiego rozkroku, kierując palce stóp na zewnątrz. Mamy to, chwila odpoczynku, jeszcze troszkę rozluźnijmy biodra. Super, właśnie o to chodzi. Zaczniemy robić plie, opuszczając biodra i kierując kolana na zewnątrz. I wydech, wdech. I wydech. Na razie ręce trzymamy na biodrach. Skupiamy się na tym ruchu nóg. To jest wspaniałe ćwiczenie, które angażuje całe nogi. Uda wewnętrzne, zewnętrzne, przednie, tylne. Angażuje również nasze pośladki. No i wydłuża nasze boki tułowia, nasz tułów, nasz kręgosłup, bo nie pochylamy się ani do przodu, ani do tyłu. Jeszcze 3 powtórzenia z rękami na biodrach i zaraz wprowadzimy ruch ramionami. Zostań na górze, wyciągnij ramiona do przodu, wdech, otwórz ramiona, zejdź na dół, wydech, wyprostuj, wdech i wydech. I znowu jesteśmy baletnicami. I wydech, wdech, wydech. Jeszcze chwila. Chcę, żebyśmy wszystkie poczuły tą wspaniałą pracę nóg, ud, pośladków. Wydech, otwarcie do przodu. Wdech i wydech. Tak jest. Wdech i wydech. I uwaga, zostańmy na dole. Otwarta klatka piersiowa. Barki daleko od uszu i skręty w jedną stronę na 3. Raz, 2, 3. Centrum. Raz, 2, 3. Centrum. Raz, 2, 3. Opuść biodra jeszcze niżej, jeszcze troszeczkę. Ostatnie 2 powtórzenia, dziewczyny, damy radę. Raz, 2, 3. I ostatnie powtórzenie. Raz, 2, 3. Przenieś ramiona do przodu i wyprostuj nogi. Świetnie. Palce pięty, palce pięty. Rozluźniamy. To było rewelacyjne. Muszę z Wami przybić piątkę. Juhu! Część za nami. Mamy to. Doskonale. To teraz przejdziemy na krawędź maty. Tak, żeby się dobrze widzieć. Staniemy w V pilatesowym. Nasza postawa prawidłowa. Wyciągnięte plecy. Pępek podciągnięty pod kręgosłup. Tutaj mamy wszystko mocne, złapane.
Nogi mocne, barki opuszczone, rozluźnione. W tej pozycji ma być dużo energii, dużo siły, ale jednocześnie takiego luzu, takiej swobody. I właśnie z tym luzem i swobodą chcę, żebyśmy ćwiczyły, kontynuowały nasze ćwiczenia, nasze zajęcia pilatesowe. Wdech, ramiona do góry i wespnij się na palce. Wydech, opuść. Jeszcze raz. Wdech, góra. Wydech, opuść. Jeszcze raz. Wdech, wespnij się na palce. Wydech, opuść. Jeszcze dwa razy. Wdech. Ekstra. I ostatni raz. Wdech, wydech, opuść. Zrobimy teraz rolowanie kręgosłupa w dół, które polega na tym, żeby oddzielnie, najpierw odcinek szyjny, piersiowy i lędźwiowy schodzi w dół. Będziemy czuć, jak się zwiększają przestrzenie między kręgami. Weź wdech i z wydechem zacznij zbliżać brodę do mostka na początek. Poczuj, jak odcinek szyjny już zaczyna się rozciągać. Następnie schodzimy w dół, kierując już czubek głowy do maty, ramiona swobodnie opuszczone i rolujemy odcinek lędźwiowy. Zostań na dole, możesz delikatnie zgiąć kolana po to, żeby poczuć to, jak kręgosłup robi się w literę C, jeszcze bardziej się rozciąga, uelastycznia i przygotowuje nas do dalszych ćwiczeń, jednocześnie daje nam dużo zdrowia i energii. Weź wdech i z wydechem rolującym ruchem pomału przechodzimy do pozycji pionowej. Na samym końcu prostujemy głowę, ustawiamy kręgi szyjne na miejscu i kilka krążeń barkami w tył. Ekstra. 3, 2, 1 i uwaga, jeszcze raz. Rolling down. Najpierw broda do mostka, ramiona swobodnie opuszczamy. Czubek głowy już kierujemy do maty i pomału czujemy, jak zwiększamy przestrzenie między wszystkimi kręgami w naszym kręgosłupie. Połóż dłonie na macie i przewędruj dłońmi do przodu do pozycji deski. Ustabilizuj pozycję deski i zacznij się kołysać do przodu i do tyłu. Przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód. Tył, jeszcze 3 takie powtórzenia. Tył, przód, tył. Zostań w centrum i opuść kolana. Jesteśmy w klęku podpartym. Mamy to? Mamy to. Karola, troszeczkę kolana do przodu, tak żeby kolana znalazły się pod biodrami, a nadgarstki pod ramionami. Pozycja neutralna, czyli pępek delikatnie zassany do kręgosłupa i teraz zaczniemy robić grzbiet. Wypukły i wklęsły. Wdech, wypukły i wydech, wklęsły. Spójrz przed siebie. Wdech, plecy okrągłe, wydech, plecy wklęsłe. Jeszcze 2 takie powtórzenia, jak najmocniej. Wyginaj kręgosłup w jedną i w drugą stronę i ostatni raz. Wdech, krowa i wydech. Wróć do pozycji neutralnej i uwaga, wyprostujemy prawą nogę, ale nie unosząc jej z maty. Jesteśmy na palcach stóp i mocno ciągniemy piętą do tyłu, tak żeby rozciągnąć achillesy. Mamy to? Świetnie. Wróć do centrum i lewa noga. Wyciągnij lewą nogę do tyłu. Ale skup się teraz na swoich łokciach. Nie chcę widzieć przeprostów, nie chcę, żeby one były zablokowane, czyli skieruj delikatnie łokcie na zewnątrz. Ja wiem, wróć nogą, że i jeszcze raz prawa noga, a ja będę kontynuować. Kobiety mają skłonności do tego, żeby robić przeprosty w łokciach, dlatego musimy bardzo o to dbać, żeby na przyszłe lata nie bolały, nie odczuwać bólów w tych rejonach, które mamy teraz nadelastyczne. I lewa noga. Uwaga, dodaj prawą, jesteśmy w pozycji deski, zegnij lewą, zegnij prawą, wyprostuj prawą, wyprostuj lewą, zegnij prawą, zegnij lewą. Jeszcze raz, lewa, prawa, prawa, lewa, ostatni raz prawa, lewa, lewa, prawa. Wyciągnij prawe ramię do tyłu, wdech.
opuść, wydech. Lewe ramię do tyłu, wdech. Staraj się, żeby ten ruch, który wyprowadza nasze ramię do przodu, wydech, opuść. Prawa ręka, wdech. A ja będę kontynuować, opuść. Staraj się, żeby ten ruch wychodził ze stawu barkowego, żeby nie zmieniać położenia naszego tułowia, naszej miednicy i naszego core. Lewa ręka, wdech. I wydech jeszcze dwa razy. Prawa, wdech. Świetnie. Wydech. Wdech i wydech. No to co? To teraz zrobimy naszą superwoman, czyli podniesiemy nogę i przeciwległą rękę. Wyprostuj lewą nogę. Unieś ją na wysokość biodra, nie za wysoko. Palce flex, czyli skierowane na nas. I teraz wyciągnij prawe ramię do przodu, mocno wydłużając cały tułów. Noga jest przedłużeniem tułowia, ręka jest przedłużeniem tułowia. Wszystko znajduje się w jednej linii. Doprostuj rękę, doprostuj nogę. Ręka, na której się opierasz, nie powinna mieć zablokowanego łokcia. Opuść. Druga strona. Idzie Wam naprawdę rewelacyjnie. Prawa noga. Wyprost, unieś do poziomu biodra, palce, flex i wyciągnij lewe ramię do przodu. Poczuj się tak, jakby ktoś złapał za naszą dłoń i stopę i nas ciągnął z dwóch stron, żeby jeszcze mocniej się wydłużyć. To jest fantastyczne ćwiczenie, które angażuje nasze mięśnie głębokie, wydłuża nas, uczy stabilności, bo to wcale nie jest łatwo utrzymać równowagę na jednym podudziu i dłoni. Ale my to umiemy, bo my ćwiczymy. Ekstra. Opuść dłoń, opuść kolano i teraz przejdź na pośladki, ale jeszcze u góry jesteśmy. I klęk. I jeszcze raz wdech i wydech. Wdech i wydech. Troszkę się rozruszamy. Wydech. Wdech i wydech. Jeszcze cztery. Świetnie, dziewczyny. Trzy. Bardzo mi się podoba, jak ćwiczymy. Ostatni raz. Jeden. Położymy się teraz na boku. Połóżcie się tak, żeby nas widzieć. Głowę oprzemy na ramieniu, a nogi ustawimy tak, żeby były pod kątami prostymi. Przenieś dolne ramię przed siebie, ułóż przed sobą i górne ramię oprzyj tak, żeby połączyć ze sobą dłonie. Będziemy otwierać klatkę piersiową. Z wdechem unieś ramię do pionu. Z wydechem przenieś jeszcze mocniej do tyłu, żeby opuścić dłoń na podłogę. Z wdechem wróć do pionu, z wydechem odłóż. Jeszcze raz, wdech, pion, wydech, połóż. Kolana cały czas są połączone. Wdech, góra i wydech, odłóż. Wdech, pion, wydech do tyłu, wdech, pion. I wydech, odłóż. Jeszcze dwa takie powtórzenia. Wdech, wydech, wdech, wydech. Ostatni raz. Wdech, wydech. Bardzo lubię to ćwiczenie, jest bardzo przyjemne i fajnie angażuje kręgosłup. Wydech. Dolną rękę zegnij i połóż na ramieniu głowę. Górną rękę natomiast oprzyj przed sobą, tak żeby zaprzeć na ręce brzuch, tak jakbyśmy chciały położyć się na tym ręku. Czy mamy to? Chyba mamy. Teraz będę chciała, żeby górna noga została podniesiona do wysokości biodra, czyli nie za wysoko. Czyli nie za wysoko. Tym właśnie ruchem stabilizujemy postawę, żeby noga się zatrzymała i teraz opuszczamy i unosimy, ale opuszczając nie odkładamy nogi, nie dotykamy. To jest taki niewielki ruch, który zobaczycie za chwilę, że bardzo pięknie angażuje nasze zewnętrzne uda, nasz pośladek. Stabilizuje całą postawę. Wydech. Wydech. Zróbmy jeszcze 8 takich powtórzeń. 7. Wydech. Nie podnosimy nogi za wysoko. Stopa flex. 4, 3, 2, zostaw nogę wysoko, to znaczy wysoko, na wysokości biodra i teraz przenieś nogę do tyłu, tak żeby poczuć, jak napina się pośladek i z
z wdechem wróć. I wydech, wróć. Kąt między udem i podudziem nogi uniesionej jest cały czas taki sam, jego nie zmieniamy. Tułów jest ustabilizowany, delikatnie się zaprzyj na dłoni, na tej przedniej dłoni i oprzyj na niej brzuch. Wtedy mamy pewność, że miednica jest ustawiona prawidłowo i pracują te mięśnie, które powinny pracować w tym ćwiczeniu. I wydech. Wracaj nogą do momentu, kiedy kolano znajdzie się nad kolanem, ale nie opuszczaj nogi. Poproszę jeszcze 5 takich powtórzeń. I 4. 3. Nigdzie nam się nie spieszy. Mamy dużo czasu. 2. 1. Teraz połącz ze sobą kolana, ale stopa jest u góry. Jesteśmy w takiej śmiesznej pozycji, takiej V, trochę może wygląda pokracznie, ale zobaczycie, jak wspaniale działa. I teraz zaczniemy unosić kolano z wydechem w górę i łączyć. Ale nie odkładamy, możemy delikatnie musnąć kolanem, ale kolano unosimy. Cały czas jest w ruchu, cały czas jest na górze, po to, żeby mocniej jeszcze zaktywować nasze mięśnie pośladkowe, nasze uda. Dzięki temu, że te nogi pod udział stawiamy różnie, to pracują wszystkie mięśnie. Angażujemy wszystkie mięśnie, które w codziennych ruchach, w codziennych treningach nie zawsze są angażowane. Dlatego fajnie, że teraz jesteście tutaj z nami i ćwiczycie pilates w pełnej świadomości, uśmiechu. No i dbając o siebie, o swoje zdrowie. Czy zrobimy jeszcze 4 powtórzenia? Uda nam się. 4, 3, 2, 1. Opuść nogę. Ostatnie ćwiczenie, przedostatnie, przepraszam, z tej serii. Połóż górną nogę na dolnej stopie, tak żeby przykryć tą górną stopą dolną i zacznij odwodzić kolano. Tylko odwodzenie górnego kolana. Czujecie, jak się zmieniają ruchy, jak się zmieniają mięśnie, które pracują. To są niewielkie ruchy, one wyglądają tak dosyć niepozornie, ale po przejściu tej całej serii, którą teraz robimy, będziemy czuć pośladki, będziemy czuć uda i o to właśnie chodzi. Widzę, słyszę, czuję, że dziewczyny się uśmiechają, czyli one już czują, że tam coś się zaczyna dziać w tym pośladku. Możemy nawet położyć dłoń i zobaczyć, jak on intensywnie pracuje. Tak, świetnie, o to chodzi. Zróbmy ostatnie 4, 3, 2, 1 i teraz już naprawdę ostatnie ćwiczenie w tej serii. Wyprostuj nogę, tak żeby znalazła się w przedłużeniu biodra i zaczniemy robić delikatne krążenia nogą. I to już naprawdę będzie ostatnie ćwiczenie. Ja nie patrzę na dziewczyny tak na wszelki wypadek, żeby one mi jakiegoś spojrzenia takiego złego nie przesłały. Dlatego ja się uśmiecham do Was, bo Wy pewnie do mnie też się uśmiechacie. I pewnie mówicie więcej, Ola, chcemy więcej. Wiem, że tak jest. Ha, ha. Ja tam za kamerą mamy dużo wsparcia i całe wsparcie mówi i pokazuje, że chce więcej. Ha, ha. Dlatego tak będzie. Zmieniamy kierunek krążenia nogą. Ja nie powiedziałam najważniejszego, ale myślę, że to zobaczyłyście, że stopa jest point, palce są naciągnięte. Ale jeśli nie było point, to naprawdę nic się nie stało. Dajemy sobie dużo luzu. Jeszcze 4, 3, 2, 1, zegnij nogę, opuść. Uff, udało się. Dobra, to jeśli jesteśmy tak na boku, to przejdźmy do leżenia na plecach. Połóż się na plecach, zegnij nogi w kolanach, ustabilizuj stopy, ustabilizuj miednicę, odcinek lędźwiowy kręgosłupa delikatnie odklejony od maty, nie dociskamy go, zachowujemy nasze fizjologiczne krzywizny kręgosłupa. I teraz weź wdech, z wydechem unieś miednicę do góry. Na górze weź wdech i z wydechem opuść miednicę. I powtórzymy kilka razy. Wydech, góra. Wdech na górze i wydech w dół. Pomału, nigdzie nam się nie spieszy. Wydech, wdech na górze, wydech w dół. Ostatni raz zrobimy takie powtórzenie. Wydech, a
za chwilę dodamy pracę ramion. Weź wdech. Wydech, miednica do góry. Wdech, przenieś ramiona do tyłu. Wydech, opuść miednicę. Wdech, przenieś ramiona w przód. Jeszcze raz. Wydech, miednica do góry. Wdech, ramiona do tyłu. Wydech, opuść miednicę. Wdech, ramiona w przód. Wydech, miednica, wdech, ramiona w tył. Wydech, miednica w dół, wdech, ramiona w przód. Jeszcze dwa powtórzenia. Wydech, rolujemy, wdech do tyłu. Wydech w dół, wdech do przodu. Ostatni raz, wydech, góra. Wdech, przenieś w tył, wydech, opuść. Wdech, przenieś ramiona do przodu. Teraz zacznij prostować prawą nogę, ślizgając piętą po macie i wróć do zgięcia. Robimy takie ślizganie stopy po macie. Łatwe, przyjemne, a jakże skuteczne ćwiczenie pilatesowe. Wyprostuj i wróć. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech, zostaw nogę wyprostowaną i unieś ją do wysokości uda, nogi zgiętej, do wysokości uda, nogi zgiętej, troszeczkę niżej. Widzimy naszą stopę? Widzimy. To teraz chcę, żebyśmy popracowały zestawem skokowym. Skieruj palce stóp na siebie, flex i oddal point. Flex, point, flex, point. Jeszcze chwila. Point, flex, point, flex, point. Flex, zostaw point i zacznij robić krążenia stopą, tylko stopą. Noga jest nieruchoma. Noga jest nieruchoma, mocna i aktywna. I zmieniamy kierunek. Druga strona. Zostaw point, opuść nogę point i flexem wróć do góry do pionu. Opuść point i flexem góra, szybko. Opuść pomału. Do góry szybko, opuść i flex. I teraz szybkie, dynamiczne ruchy ze mną. Point, flex, point, flex, point, stabilna miednica, flex, point, flex, jeszcze 4, 3, 2, zostaw nogę u góry w pionie, stopa, point i teraz pomału opuść nogę w dół. Z mocnymi, napiętymi mięśniami przodu ud. Postaw piętę, wróć do zgięcia. Zacznij prostować lewą nogę. Wydech, wdech. Szorujemy piętą po macie, po dywanie, po deskach, w zależności od tego, gdzie ćwiczycie. Ćwiczymy w takim miejscu, w jakim lubimy, w jakim jest nam dobrze i wygodnie. Wdech i wydech, wdech i wydech. Wdech, wydech, zostaw nogę wyprostowaną, unieś do wysokości uda nogi zgiętej i zaczynamy pracować stawem skokowym. Flex, point, flex, point, flex, point. Świetnie. Aj, stopy chodzą u nas jak u baletnic, u was też. Widzę, czuję i tak właśnie ma być. Pilates jest o tyle cudowny, że angażuje wszystkie, całe ciało. Nie pracujemy tylko na tych dużych mięśniach zewnętrznych, tylko na wszystkich małych, tak żeby zaktywować, żeby być świadomą swojego ciała. Unieś nogę do pionu i flex, wróć i point góra. Flex, point, flex, point. I szybciej. Flex, point, flex, point, flex. Jeszcze 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zostaw na górze. Stopa flex i bardzo pomału opuszczaj stopę na dół. Odbóż piętę i przejedź do
zgięcia. Rozłóż ramiona na dwie strony, oprzyj dłonie i zacznij opuszczać kolana w jedną stronę, w lewo i w prawo. Czujecie, jak fajnie rozluźniają się dolne plecy? Jak odpoczywają nasze uda, pośladki, zwłaszcza jedna strona. Zaraz zrobimy drugą. Nie, ja nie zapominam o tym. Ja wiem, że część z Was ma nadzieję, że ja zapomnę, ale ja nie zapomnę. Będziemy ćwiczyć dalej, jeszcze chwila. I lewa strona, prawa i jeszcze dajcie mi po razie. Jedna strona, druga. Zbliż kolana do klatki piersiowej, złap za kolana i rób okręgi kolanami. Najpierw w jedną stronę na zewnątrz i zmieniamy kierunek. Druga strona. Też bardzo przyjemne dla naszych bioder, miednicy, dla krzyża, który jest teraz fajnie dociążony. Dobrze, kochani, przechodzimy na drugą stronę, delikatnym zamachem przejść do siadu i położymy się na drugim boku. Zrobimy to, nie damy się. Zrobimy to, nasz drugi pośladek też będzie pięknie pracował. Pamiętacie, ustawiamy się, kąty proste, na razie dolna ręka jest wydłużona, wnętrze dłoni skierowane do sufitu. Robimy złączenie dłoni, klaśnięcie i otwieramy klatkę piersiową. Wdech do pionu, wydech, przenieś do tyłu, wdech, pion, wydech, wróć. Powtarzamy, wdech, wydech. Dziewczyny, nie słyszę oddechów, ja chcę słyszeć, jak oddychacie. To jest bardzo ważne w tych ćwiczeniach. Oddech, świadomość, dotlenienie, skupienie. To jest również forma naszej medytacji, forma właśnie tego szukania szczęścia, akceptacji, nasz oddech, nasz czas, nasze miejsce. To my. Jeszcze trzy razy wdech. Już słyszę oddechy, bardzo mi się podoba. Wasze też. Wdech, wydech, wdech, ostatni raz, wdech, wydech, wdech i wydech. Połóż dolną rękę pod uchem, tak żeby głowa była ustawiona w linii kręgosłupa. Możesz położyć poduszkę, jeśli będzie Ci wygodniej. My akurat nie mamy poduszek, dlatego posłużymy się ręką, ale ręka jest niezawodna, bo rękę zawsze mamy przy sobie, a z poduszkami to różnie bywa. Więc trzeba zawsze liczyć na siebie. Górną dłoń ustawiamy przed sobą tak, żeby się zaprzeć na niej i żeby oprzeć się. Dzięki temu mamy wtedy fajnie stabilną miednicę i zobaczcie na swoje kolana, że teraz kolano jest jedno nad drugim. To górne nie zostaje z tyłu i tak chcę, żeby kolana i miednica były ustawione przez całe ćwiczenie. Z wdechem unieś nogę do wysokości biodra, nie wyżej i opuść, ale nie opuszczaj, tylko delikatnie zbliż do kolana. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Unieś, opuść stopa flex. Opuść. Tutaj też nam się nie spieszy. Im wolniej robimy to ćwiczenie, tym mocniej zaangażujemy nasze mięśnie pośladkowe, nasze mięśnie zewnętrzne ud. I bardziej, z większą świadomością możemy się skupić na oddechu. Chyba to czujecie. I uwaga, zostaw nogę uniesioną i zacznij przenosić nogę do tyłu, czując pracę pośladka i wracaj. I wydech tył. I kolejny raz przypominam, że nigdzie nam się nie spieszy. To mają być świadome ruchy, żeby poczuć pracę tych mięśni, które chcemy poczuć. Nie robimy ćwiczeń siłą rozpędu, tylko świadomością mięśni. I wydech. Słyszę, jak dziewczyny pięknie oddychają, dlatego uśmiecham się, bo wiem, że to są dobrze wykonane ćwiczenia. Jeszcze dwa takie powtórzenia. Wydech. I
Wydech, wróć do przodu, połącz ze sobą kolana, stopa flex i zacznij odrywać kolano od kolana, opuszczaj, ale uwaga, nie odkładaj. Wydech, wydech. Pochyl się do przodu, przenosząc ciężar ciała na dłoń, która jest przed Tobą, przed Twoim brzuchem. Wydech, wydech. Jeszcze chwila. 8 powtórzeń poproszę. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odłóż nogę, połóż górną stopę na dolnej i zaczynamy otwierać kolano. Wydech, góra. Wydech, wydech. Już prawie kończymy. To jest nasze przedostatnie ćwiczenie. Leżąc na tym boku i pracując tą nogą. Wydech, wydech. Ja się uśmiecham, ale to jest dobra mina do złej gry, muszę Wam powiedzieć, bo już mnie tak palą pośladki. Ale fajnie, właśnie o to chodzi. 4, 3, 2, 1. Wyprostuj nogę. Stopa point i robimy krążenia nogą, małe, na razie w jedną stronę, ale przygotuj się, że zaraz zmienimy kierunek i będziemy robić krążenia w drugą. To jest już takie, to jest już taka wisienka na torcie naszych ćwiczeń właśnie w serii bocznej, na pośladek, na udo, na to szczęście, które sobie dajemy właśnie teraz. Jeszcze chwila i zmieniamy kierunek. Druga strona. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zegnij kolano. A, rozmasuj Twój pośladek. Tak, bardzo dobrze popracował. Odepchnij się dłonią od maty. Przejdź do siedzenia. Jeszcze zrobimy takie przyjemne rozciąganie, nazywające się syrenka. Zegnij jedną nogę, drugą. Wyciągnij stopę za sobą i doklej wnętrze stopy do uda. Chwila czasu, wiem, że teraz musimy się pozbierać, wstać, zorganizować, zobaczyć, gdzie ja jestem, co ja tu robię, a my wciąż ćwiczymy pilates i wciąż się bardzo dobrze bawimy, taką mam nadzieję, prawda? Jest, jest super, doskonale. Unieś rękę do góry. I wykonaj skłon w jedną stronę, wyciągając oba boki tułowia. Możesz przewędrować palcami jeszcze mocniej do boku. Ten pośladek, który chce się oderwać, on chce się oderwać, ale my mu nie pozwalamy się oderwać. Wiecie, o którym mówię. On jest taki bardzo ciężki. Dociążamy go jak najmocniej. Odpychamy się i skłon na drugą stronę. Kilka takich dynamicznych powtórzeń. Jedna strona i druga. Wydech. Wdech i wydech. Wdech. Jeszcze dwa. Ostatni. Wyciągnij ramiona do góry i z wydechem opuść, zmienimy ustawienie nóg. Teraz drugą wyciągniemy do tyłu. Stopę dokleimy do uda. Dociążymy oba pośladki. Mocno, jak najmocniej, stabilnie siedzimy na naszej macie. Wyciągnij rękę do góry. Mamy to. I skłon do boku. I przechodzimy ręką jeszcze mocniej do boku, żeby jeszcze mocniej się wyciągnąć. Jakie to przyjemne, to rozciągania. I druga strona. Spójrz ponad ramieniem na sufit. Zwróć klatkę piersiową do sufitu. Szukaj przestrzeni w swoim ciele. I uwaga, kilka dynamicznych ruchów. Wdech i wydech.
wdech, wydech, wdech, wydech. I jeszcze dwa powtórzenia. Ostatnie. Raz, dwa. Wyciągnij ramiona do góry z wydechem. Opuść. Ostatnie ćwiczenia rozciągające. Położymy się jeszcze na plecach. Ostatnie, ja widzę taki smutek w twarzach i właśnie o to chodzi. Ale my jeszcze nie przestaniemy ćwiczyć, bo jak są chęci, to my będziemy ćwiczyć dalej. Jak skończymy ten filmik, to już zapraszam do tego, żeby zacząć ćwiczyć kolejne z nami. A jeśli podoba Ci się filmik, dziewczyny, to się na pewno podobają, to zostawiajcie dużo kciuków, dużo lajków, bo to będzie ogromna motywacja dla nas wszystkich, żeby się spotykać jeszcze więcej, żeby nagrywać jeszcze więcej, żeby być z Wami, uśmiechać się. No i co? I dbać o siebie, prawda? Podeprzyjcie się, dziewczyny, na przedramionach i otwórzcie w ten sposób klatkę piersiową, mocno otwierając barki, kierując zewnętrzne barki w dół. Jeśli masz zdrową szyję, odegnij głowę do tyłu. I rolującym ruchem zbliż plecy do maty. Połóż się. Oprzyj lewą kostkę na prawym kolanie i przybliż prawe kolano do klatki piersiowej. Po tych ćwiczeniach, które robiłyśmy tak intensywnie na nasze pośladki, to jest fantastyczne ćwiczenie, żeby właśnie rozluźnić cały pośladek i mięsień gruszkowaty i tyły ud i te mięśnie, które często są spięte. Teraz przełóż nogi na lewą stronę, tak, żeby docisnąć stopą o kolano. Rozluźnimy jeszcze biodro, rozluźnimy dolne plecy. Chwilę utrzymamy pozycję. Oddychamy głęboko. Jestem bardzo ciekawa, jak się czujecie. Czy podobała Wam się sesja? Cudnie. Dziewczynom bardzo. Wam mam nadzieję, że też. Wróć do centrum, rozpleć nogi, opuść, połóż teraz prawą kostkę na lewym kolanie i złap się pod lewym udem. Oddychaj. Teraz już obserwujemy oddech, który się uspokaja. Za chwilę wrócimy do naszej codzienności. Ale teraz, po takiej sesji, ona będzie jeszcze piękniejsza. I o to właśnie chodzi. I teraz, jak będziemy wracać codziennie do ćwiczeń, to ta codzienność nie będzie miała innej opcji, niż być po prostu piękna, bez względu na to, jaka jest pogoda na zewnątrz. Co się stanie z osobami, które spotkamy? Może ktoś będzie chciał nam zrobić jakąś przykrość, to my będziemy na to odporne. I to jest właśnie piękne, to jest nasza siła i moc. Opuść nogi na prawą stronę. Tak jest. Czujemy przyjemne rozciąganie miednicy, dolnych pleców. Takie przyjemne rozciąganie, rozluźnienie całego ciała. Z każdym wydechem tak wydychaj z siebie to jeszcze te wszystkie napięcia, które zostały w ciele. Z wdechem wróć do góry. Rozpleć nogi, złap się pod kolanami, delikatnym zamachem przejdź do siadu. Dziewczyny, jak było? Czy było tak? Juhu! Super, bardzo Wam dziękujemy za wspólne ćwiczenia, za wspólną lekcję pilatesową. Zapraszamy Was na kolejne ćwiczenia, a ćwiczyła ze mną Basia, ćwiczyła ze mną Aldonka i ćwiczyła ze mną Karolina. Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia na kolejnych treningach. Pa! Mua!